Dzień dobry. Nadszedł czas na Nad Niemnem Elizy Orzeczkowej, czyli epicką trzytomową opowieść przedstawiającą panoramę polskiego społeczeństwa z lat 80., która też nawiązuje do powstania styczniowego, który ukazał się 23 lata po powstaniu właśnie styczniowym. Wydarzenia w powieści obejmują lato 1886 roku, ale oprócz tego w utworze pojawia się właśnie perspektywa czasowa, która sięga do czasów powstania styczniowego. W utworze możemy też przenieść się do XVI wieku, czyli do opowieści o Janie i Cecylii. Akcja utworu głównie rozgrywa się na Grudzieńszczyźnie w okolicach rzeki Niemen. Główne wydarzenia rozgrywają się w Korczynie, jest to majątek ziemski rodziny Korczyńskich oraz niedaleko znajduje się zaścianek szlachecki bohaterowiczów. Oprócz tego przenosimy się też z bohaterami do Osowiec czy folwarku Kirów Olszynki. To są takie główne miejsca, po których będziemy podróżować. Inne wątki w powieści to wątek historyczny związany z powstaniem styczniowym, wątek konfliktu między dworem a zaściankiem, wątek Justyny Orzeckiej i jej miłości rodzącej się do Jana Bohaterowicza, wątek Zygmunta Korczyńskiego, kosmopolity. Pierwsze wydanie Nad Niemnem miało miejsce w postaci książkowej w 1888 roku, natomiast wcześniej powieść ukazywała się w odcinkach, tak jak już wiecie, podobnie jak lalka czy trylogia w tygodniku ilustrowanym. Sama autorka oczywiście była kobietą jak na tamte czasy dość wyzwoloną, nie bała się samodzielnie decydować o swoim życiu. Urodziła się w bogatej ziemiańskiej rodzinie, kiedy w wieku 17 lat wyszła za mąż za pana Orzeczkę i to jakby nie była taką podporządkowaną rodzinie i mężowi kobietą, tylko pomagała na przykład powstańcom i przez kilka tygodni broniła także przed aresztowaniem Romualda Trauguta, którego nawet sama do granic Królestwa Polskiego wywiozła, a kiedy w wyniku donosu jej mąż został zesłany na Syberię, no to ona postanowiła z nim nie jechać, tylko oddać się literaturze. Pomysł na napisanie utworu zrodził się u Orzeczkowej podczas pobytu nad Niemnem w majątku państwa Kamieńskich w Mieniewiczach. Na początku ona nie chciała wcale stworzyć takiego obszernego dzieła. Miał to być romans obyczajowy, gdzieś tam określający los dziewczyny z dworu i słopiałego szlachcica. I pierwotnie tytuł miał brzmieć Mezalians. Mezalians to, moi drodzy, taka relacja, taki związek między dwojgiem ludzi, którzy pochodzą z różnych warstw społecznych. I mezaliansów się nie dokonywało, tak? Czyli ludzie nie żenili się między różnymi warstwami społecznymi, także było to w tamtych czasach ewenement. W trakcie jednak pisania utworu te założenia się zmieniły i powieść rozrosła się do takiej epopei przedstawiającej obraz życia polskiego na kresach. Przed napisaniem tak Orzeszkowa, podobnie jak inni pisarze, dokonała researchu, tak? Badając różne środowiska nadniemieńskie, studiowała także świat przyrody. Coś, co dzisiaj nas, mówiąc delikatnie, wkurza, czytając Nad Niemnem właśnie owe opisy przyrody, było to głównym zamierzeniem autorki, żeby tę piękną nadniemeńską naturę pokazać. Ta słynna epopeja szlachecka bywa również nazywana powieścią pracy, ponieważ praca i sposób podejścia ludzi do niej jest jednym z ważniejszych problemów utworu, ponieważ no przede wszystkim mamy do czynienia z bohaterami, którzy pracują. Pracują na roli albo pracują, żeby tę ziemię po prostu utrzymać. O Nad Niemnem możecie mówić jako o epopei, jako o wielkiej powieści realistycznej, tak? Czasami też pojawia się określenie powieść tendencyjna. Powieść tendencyjna to taka, która realizuje z góry założoną tezę, zawiera już odpowiedź. I tak trochę u Orzeszkowej jest, że ona tak czarno-biało dzieli bohaterów, tak? Są tacy, do których od razu pałamy sympatią i tacy, których lubić w zasadzie nie powinniśmy, bo nie mamy za co. Akcja, jak wspomniałam, toczy się w dwóch planach czasowych i krótko o tych dwóch planach powiem. Teraźniejszość to są właśnie wydarzenia w lata 80., 90., trwają one od końca czerwca, no bo dzieciaki wracają ze szkoły, przez lato, mamy czas żniw, imieniny Emilii, który łatwo sprawdzić w kalendarzu, aż do września, więc jest to głównie lato, mniej więcej 20 parę lat po upadku powstania styczniowego. Natomiast przeszłość w tym świecie formuje się poprzez kilka wspomnień bohaterów. Wspomnienia sięgają aż do XVI wieku, czyli do historii Jana i Cecylii. Zostają wspomniane okopy szwedzkie i najazd Szwedów. Zostaje wspomniana epoka napoleońska, tutaj opowieść dziadunia o odwrocie Napoleona spod Moskwy. No i opowieść o 63 roku, opowieść Janka i też mogiła, która znajduje się w lesie. Także trzy plany czasowe, teraźniejszość,
przeszłość dalsza i przeszłość bliższa. Wszystkie te wymienione porządki czasowe, one się łączą poprzez przestrzeń. Wszystkie te wątki czasowe, porządki czasowe łączą się poprzez przestrzeń, w której się rozgrywały. Tak, także ta jedność miejsca wywołuje właśnie takie wzajemne związki pomiędzy poszczególnymi, nawet dość oddalonymi od siebie planami. Ta przeszłość staje się punktem odniesienia do teraźniejszości, jest stale obecna nie tylko w świadomości tych bohaterów, ale także poprzez znaki materialne, jak właśnie grupy Jana i Cecylii, czy mogiła powstańcza, i ona, można powiedzieć, określa, tak, określa świat wartości tych bohaterów powieści, a niejednokrotnie także określa ich postawy wobec tego, co się wydarzyło. No i też u niektórych z tych bohaterów na zasadzie kontrastu pokazana jest przepaść, jaka właśnie tę wzniosłą przeszłość dzieli od tej skonfliktowanej teraźniejszości. Jeżeli chodzi o bohaterów, to mamy dwie rodziny głównie. Rodzina Korczyńskich, która składa się z seniora rodu Benedykta Korczyńskiego. To bardzo dobry gospodarz, który ciężko pracuje, aby zapewnić byt rodzinie. Miał on dwóch braci. Jeden z braci poległ w czasie powstania styczniowego, natomiast drugi brat, Dominik, też w wyniku represji popowstańczych został zesłany do Rosji i tam, moi drodzy, został i nawet się nieźle ustawił. Natomiast na Benedykcie, jego zdaniem, tak, ciąży obowiązek płacenia hipoteki domu, i jeszcze jest taki wątek, że za swój obowiązek on patriotycznie właśnie uważa utrzymanie tego Korczyna, ponieważ twierdzi, że sprzedanie tego majątku byłoby zdradą narodową. Bo tak, moi drodzy, wówczas było. W wyniku represji powstańczych, nie dość, że zsyłano ludzi na Syberię, wykonywano wyroki, zabierano majątki, to jeszcze Rosjanie stworzyli takie prawo, że jeżeli Polak nie będzie w stanie sobie radzić na własnej ziemi, to może ją sprzedać, ale nie innemu Polakowi, tylko ta ziemia automatycznie przechodzi w ręce Rosjan. Czyli Benedykt czuje się zobowiązany, żeby tę ziemię cały czas w tych rękach trzymać. On jest człowiekiem bardzo zgorzkniałym, ma trudny charakter. No na pewno wydarzenia, czyli śmierć brata, to, że nie ma takiej wspierającej żony, to, że jego dzieci, a szczególnie syn Witold, w jego zdaniu sprzeniewierzył się ideałom ojca, sprawiają, że no, jest trudnym we współpracy, we współżyciu człowiekiem. Niemniej jednak to jest człowiek pracowity, dobry, dobroduszny, tak, który też miał swoje ideały. Niestety okoliczności sprawiły, że no, musiał zająć się zupełnie czymś innym. Wspomniałam tutaj żonę Benedykta, to jest pani, która nazywa się Emilia Korczyńska, jest bardzo ciekawą postacią, jest taką trochę kobietą fatalną, tak, nie nadającą się do pracy na roli. Ona spędza czas na czytaniu książek, ciągle zapada na jakieś różne dolegliwości, z nimi boli ją globus. To jest też taka ciekawa wspomnienie, ciekawy tekst, który się z nadniemnym wziął. Ona się stale o ciebie martwi, a niestety nie myśli w ogóle o mężu, stąd między nimi jest dość spory rozdźwięk. Benedyktowi natomiast pomaga Marta Korczyńska, taka nieco stara, zdziwaczała panna, która swego czasu miała możliwość wyjść za mąż i kochała Anzelma Bohaterowicza, ale skapitulowała, bo wystraszyła się trudu pracy, a w gruncie rzeczy obecnie też nie robi nic innego, tylko ciężko pracuje, tylko że pracuje dla Benedykta, natomiast ona, można powiedzieć, gdzieś wewnątrz wspiera Justynę Ożelską w jej uczuciu, które rodzi się do Jana Bohaterowicza. Właśnie Justyna Ożelska to jest piękna, młoda dziewczyna, która u Korczyńskich ma swój kąt, ponieważ nie ma matki, a jej ojciec to troszkę zdziwaczały taki muzyk, który no, też przez różne problemy no, stracił zdrowy rozsądek i ona jest na łasce krewnych, ale pracy się nie boi. Miała wcześniej możliwość i romansowała z Zygmuntem Korczyńskim, on ją odrzucił, bo jako że była biedniejsza. Teraz, kiedy Zygmunt swoją żoną Klotyldą wraca do Korczyna, wraca do swojej matki, będzie próbował ją kolejny raz zdobyć i zaproponować jej tkwienie w romansie i w trójkącie, Justyna go odrzuci i wybierze Jan. Witold Korczyński to syn Benedykta, który jest takim młodym, zapalonym pozytywistą, uczniem szkoły rolniczej, chce pomóc ojcu.
chcę pomóc ojcu, tylko ten ojciec tej pomocy na razie nie chce, bo ma takie poczucie, że no wiecie jak to jest, że młody mu będzie dyktował warunki, jak on ma postępować na przykład właśnie ze swoimi parobkami, ale ci dwaj panowie się dogadają o tym za chwilę. Janek Bohaterowicz, syn Jerzego, który poległ w powstaniu, szczery, pracowity, dobry chłopak, który buduje tradycję, bo tak naprawdę jego takim ojcem zastępczym został Anzel, zakochany oczywiście w synie. No i Anzel Bohaterowicz, stryj Janka, także jak brat powstaniec z 1963 roku, samotnik, ale życzliwy dla świata, dobry, pracowity, pamięta o Marcie i żywi do niej, myślę, tak dość ciepłe uczucie. Między zaściankiem a dworem, tak, istnieje konflikt, istnieje antagonizm. Niegdyś przed powstaniem styczniowym oba rody żyły w wielkiej przyjaźni, a dowodem tej przyjaźni było to, że razem stanęli do walki, tak, czyli brat Benedykta, brat Anzelma, sam Anzel, tak, walczyli razem. Niestety panowie zginęli, rodziny zostały pokaleczone. I od tego momentu też między Bohaterowiczami i Korczyńskimi nie dzieje się dobrze. Są skonfliktowani i nadzieją na to, że się połączą te dwa rody, ma być ślub, ma być wesele Justyny i Janka, ale musi trochę czasu upłynąć, aż do tego dojdzie. Będziecie na podstawie Niemnem na pewno rozmawiać o postulatach pozytywistycznych i je w tej opowieści można znaleźć, jest ich bardzo dużo, przede wszystkim właśnie wątek pracy u podstaw, której tutaj wyrazicielem był nieżyjący Andrzej Korczyński, czyli brat Benedykta. To on kształcił ten lud z Korczyna i niestety zmarł, a po jego śmierci wszystko się rozsypało. Mamy tutaj wątek scjentyzmu, czyli tego podejścia do nauki, takiego nowoczesnego myślenia ekonomii i te wartości będzie realizował w utworze Itold. Też ważnym, ciekawym wątkiem jest emancypacja kobiet, czyli to w jaki sposób zmienia się myślenie kobiet o swojej przyszłości. Widać to na przykładzie Marty, która bała się wyjść za mąż za no, biedniejszego od siebie. Emilia Korczyńska, która też jako właśnie rówieśniczka Marty i Benedykta no, jest kobietą zupełnie nieprzydatną jakby w tym życiu na wsi. No i Justyna Ożarska, która już myśli inaczej, buntuje się przeciwko temu modelowi, który czyni ją jako kobietę jedynie przedmiot rodzinnych i takich majątkowych transakcji i wybiera sama, tak? Wybiera miłość do... Kolejny wątek to jest wątek dotyczący patriotyzmu. Można ten wątek powiązać właśnie z konfliktem pokoleń, bo mamy w utworze Andrzejową Korczyńską, czyli wdowę po Andrzeju, to notabene ona nie występuje nigdy pod swoim własnym imieniem, co też jest dowodem na to, ona jest pewną metaforą kobiet, które 20 lat po powstaniu dalej chodzą w żałobie i to też na pewno zaważyło na jej relacjach z synem i w ogóle na jej relacjach z ludźmi. Ona, moi drodzy, ma syna Zygmucia, który to Zygmuć no, był przez nią wychowywany jako taki człowiek trochę w złotej klatce. Oczywiście ona chciała dobrze, tak? Ona chciała, żeby on był Europejczykiem, żeby on był człowiekiem światłym. Nie zgadzała się na jego relację z Justyną Ożarską, kiedy jeszcze Zygmunt mieszkał w Osowcach. Natomiast potem Zygmunt wyjechał za granicę, ożenił się z bardzo bogatą damą, która ma na imię Klotylda. I w pewnym momencie, właśnie w czasie trwania akcji utworu, Zygmunt do domu wraca z takim zamiarem, żeby sprzedać Osowce, zabrać matkę, wyjechać za granicę. To jest oczywiście niemożliwe, dlatego że Andrzejowa jakby utraciła zupełnie swoją tożsamość. Ona czuje się taką spadkobierczynią tych wartości Andrzeja, swojego męża, ale no właśnie tych takich nie do końca, ona sobie te wartości jak gdyby wyselekcjonowała. I mąż był człowiekiem kompromisu, pomagał chłopom, bratał się z Bohaterowiczami, natomiast Andrzejowa jednak jest taką kobietą z miasta, która trzyma dystans. I ten dystans niestety przelała na swojego syna. Dlatego kiedy Zygmunt w bardzo ostrych słowach mówi jej, że on absolutnie nie czuje się spadkobiercą swego ojca, ona w zasadzie ma do niego tylko jedno zdanie, które ciągle wypowiada, idź na mogiłę. No to tak, on chodzi na tę mogiłę, ale z tego nic dla niego korzystnego nie wynika, bo Andrzejowa miała takie plany wobec syna, że on wróci i po prostu te Osowce przejmie. Zygmunt nie ma na to najmniejszej ochoty. Trochę go rozumiemy, bo przecież on ma prawo do swojego własnego życia, tylko że on się dość niepochlebnie wypowiada na temat ojczyzny, na temat patriotyzmu,
na temat powinności wobec ojczyzny, tak? On używa w rozmowie z matką takiej metafory, trochę byśmy powiedzieli hazardowej. Otóż mówi, że gdy się zgrało przy jednym stole, to trzeba iść grać przy kolejnym. Także no, widać, że się hazardem zajmuje, no bo cóż też innego ma robić. Majętny jest, traktuje ojczyznę jakby wbrew swojemu ojcu jako coś, co się zużyło, jeżeli po prostu... No, nie ma nadziei na to, że tutaj jakikolwiek rozwój go będzie czekał, dlatego on się ulatnia, mówi do widzenia, mamuczka, nie chcesz ze mną jechać, to nie, zabiera żonę i wyjeżdża. Tak? Także ten konflikt, ten wątek się kończy właśnie w taki nieciekawy sposób. Natomiast druga para bohaterów, czyli Benedykt i Witold, oni się, moi drodzy, pogodzą. To znaczy w pewnym momencie, jak sobie powiedzą też parę gorzkich słów, to Benedykt uzna, że jednak Witek ma coś do powiedzenia, że jego poglądy są słuszne, że kto jak nie właśnie ci wykształceni ludzie, ci powiedzmy mający jakąkolwiek ziemię, oni są w obowiązku uczyć tych najuboższych, bo tam jest taki wątek, że parobek dokonał jakiegoś błędu, no i za to zostaje tam skrzyczany przez Benedykta, no to Witold mu wypomina, że on powinien tego parobka nauczyć, tak, i potem dopiero egzekwować, jeżeli coś się złego wydarzy. Także ci dwaj panowie się dogadają, porozumieją i być może, no właśnie także dzięki zaślubinom Justyny i Jana, a także temu kompromisowi Benedykta i Witolda możemy jakoś z jakimś optymizmem patrzeć w przyszłość. I jeszcze jednym, kolejnym ciekawym wątkiem jest na pewno ten wątek miłosny. To jest to uczucie, które się rodzi. To już nie jest takie uczucie, byśmy powiedzieli, romantyczne, chociaż oczywiście miłość tutaj się pojawia. Natomiast w tym znaczeniu, słuchajcie, że to nie jest takie romantyczne, jak proponowały poprzednie pokolenia, bo tak naprawdę kontekstem dla tego uczucia jest oczywiście natura, ale jak pamiętacie, romantycy woleli takie uczucia nieszczęśliwe, tak, które wywoływały cierpienia, które na drodze której stały jakieś przeszkody. Tutaj te przeszkody oczywiście też są, bo gdyby Justyna myślała tak jak jej ciotka, prawda, no to nadal by się za tym Janem nie rozglądała, ale Justyna jest już z innego pokolenia, tak, jest już też młodą, taką pozytywistką, wyemancypowaną, także ona inaczej zupełnie postrzega uczucie i ona właśnie nie będzie szła wytyczonym szlakiem, tak, no bo właśnie, co z tego, że ta miłość rodzi się między średniozamożną Ożarską, a ubogim, schłopiałym w zasadzie szlachcicem Janem. Oni są wolni, oni znają podobne wartości, kult pracy, a przede wszystkim są, słuchajcie, zakochani i rodzina już na ich drodze nie stanie. Tak? Jeszcze parę dziesiąt lat temu między Martę i między Anselma te konwenanse jak gdyby weszły. Tutaj Justyna wolny wybór, mimo że otrzymuje inne propozycje, tak jak wspomniany trójkącik z Zygmuntem, czy także propozycja od Teofila Różyca, decyduje się poślubić bohaterowicza i jest to oczywiście wstrząs dla bohaterów Korczyna i okolic, ale Orzeczkowa ukazuje w tej swojej powieści, że społeczne normy mogą zaszkodzić ludziom, którzy się kochają, ale z drugiej strony jesteśmy już innym społeczeństwem i warto o to uczucie po prostu zawalczyć. Bardzo ciekawym również wątkiem, który się tutaj pojawia, to jest wątek jego podobieństwa świadomego zdania Orzeszkowej do twórczości Mickiewicza, tak jak można by było sobie wyobrazić, że Justyna Ożarska to jest taka wnuczka być może Zosi i Tadeusza, także pokazuje to, w jaki sposób się zmienia, tak? I polskie społeczeństwo zmienia się szlachta. Te nawiązania do pana Tadeusza są nie tylko w opisie przyrody, ale i w opisie miłości, w opisie takiej idealizacji ziemi, idealizowania pracy, która nigdy nie męczy, a jest po prostu źródłem radości i satysfakcji. Przypomina trochę miejsce, gdzie toczy się akcja utworu, czyli Grodzieńszczyzna nad Niemnem, przypomina małą ojczyznę, o tym temacie również będziecie na pewno mówić, ale do sposobu też kreacji Mickiewicza Orzeczkowa nawiązuje, kiedy właśnie pokazuje szlachtę w różnych takich, byśmy powiedzieli, codziennych obowiązkach, w różnych życiowych sytuacjach, tak? No bo
W gruncie rzeczy pan Tadeusz, to jest opowieść o szlachcie, i tutaj ta szlachta również się pojawia. W centrum zarówno u Mickiewicza, jak i u Rzeczkowej pojawia się jednak młoda para, młodzi bohaterowie, którzy są zakorzenieni w przeszłości, ale patrzą w przyszłość z taką lepszą i większą nadzieją, przeżywają swoje uczucie, to uczucie ma charakter wychowawczy. W obu utworach miejscem akcji jest Dwór Szlacheckich, a niedaleko znajduje się Zaścianek. Tak jak i u Rzeszkowej w Osowcach pojawia się świat arystokracji, jak w Panu Tadeuszu Horeszkowie też niedaleko mają swój zamek. Jeśli jesteście ciekawi realizacji filmowej tej opowieści, to polecam Wam bardzo serdecznie film z 1986 roku pod tytułem Nad Niemnem, który wyreżyserował Zbigniew Kuźmiński. Jest to jedna z najwyżej w ogóle ocenianych ekranizacji polskiej literatury. Najpierw pojawił się ten film w wersji kinowej, a później jako 4-odcinkowy serial. Reżyser tego filmu otrzymał za tę wersję filmową nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzięki wykreowaniu takiej idealizowanej przeszłości, która no, różniła się bardzo od tej codzienności lat 80. tego późnego PRL. Nie bez znaczenia są też piękne zdjęcia przyrody. Tytułową rzekę gra w filmie Bóg z okolic Mielnika, gdyż z powodów politycznych nie można było wówczas kręcić ani na Białorusi, ani w Litwie, bo oba kraje były wówczas republikami Związku Radzieckiego. Do dzisiaj ten film jest pozytywnie odbierany, często pojawia się w telewizji, więc jeżeli tylko będziecie mieli okazję, warto go obejrzeć. Tak, Nad Niemnem w reżyserii Zbigniewa Koźmińskiego, 1986 rok. Dlaczego może się Nad Niemnem przydać? W zasadzie do bardzo wielu tematów, tak? Do motywu ziemi, motywu szlachty, motywu pracy, miłości. No moi drodzy, jeżeli dobrze zapamiętacie treść utworu, będziecie ją rozumieć, to w gruncie rzeczy nie będziecie mieli trudności z przywołaniem choćby konkretnej sceny, tak? Jak mogiła powstańców, czy historia Jana i Cecylii. O tym tutaj nie wspomniałam, ale myślę, że to w każdym opracowaniu będziecie w stanie znaleźć, skąd szlachectwo u rodziny bohaterowiczów. Nie chciałabym, żeby ten odcinek trwał w nieskończoność, dlatego tutaj zostawię Wam pole do popisu i bibliografię pod filmem. Być może do niej zerkniecie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia.